Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dowiemy się, w jaki sposób wykorzystać infrastrukturę MVVM i ViewModel do przesyłania danych pomiędzy dwoma fragmentami. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dzisiaj stworzymy sobie taką aplikację, która będzie w czasie rzeczywistym przesyłała dane z jednego fragmentu do drugiego. Co to oznacza? To oznacza, że cokolwiek napiszę w jednym z fragmentów, zostanie z automatu wyświetlone w drugim. Jak to osiągnąć? Tego dowiem się już za chwilę. Zacznijmy od dawki teorii. Czym jest architektura MVVM? Jest to skrót od słów model, view model, view. Jak wygląda w ogóle przepływ danych i informacji pomiędzy tymi komponentami? View odpowiada za informowanie o interakcjach użytkownika z aplikacją. Co mam na myśli? Załóżmy, że mam przycisk. Jeżeli nacisnę ten przycisk, no to właśnie View go odbiera i informuje nasz ViewModel do tego, że została wykonana jakaś akcja. Na przykład akcja pobierz dane. Następnie ViewModel odnosi się do naszego modelu, czyli na przykład do danych w naszej bazie danych, pobiera je, model zwraca ViewModel wszystkie dane, a następnie ViewModel pokazuje to wszystko użytkownikowi w View, czyli w naszym interfejsie. A teraz klasyczny przykład MVVM na Androidzie. Przenieśmy informacje, które podałem wcześniej, o tych trzech warstwach, na ten oto schemat. A więc pytanie pierwsze. Activity łamane na fragment. Jaka to jest warstwa? Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Oczywiście jest to warstwa View. Dlaczego? Bo jak wcześniej wspominałem, warstwa View informuje o zdarzeniach użytkownika i wyświetla dane, czyli wypisz, wymaluj activity albo fragment. Następnie mamy ViewModel, czyli ta warstwa odpowiedzialna za to, by pobierać dane z modelu i wystawiać te dane do aktywności, raczej wysyłać te dane do aktywności albo fragmentu. Następnie mamy Repository. Po co jest Repository? Jak widzicie potem, Repository ma dostęp do dwóch źródeł danych. To na przykład bazy danych na telefonie i zdalnego jakiegoś źródła danych, na przykład jakiegoś serwera. No ale nie mamy gwarancji, że to, co jest na telefonie, jest zsynchronizowane z tym, co jest na serwerze. I repository ma za zadanie dostarczyć jednogłośnie poprawnych danych dla ViewModel. Czyli chodzi o to, aby już repository decydowało, że te dane będziemy wystawiać i w tym momencie ViewModel jest pewien, co ma pobrać. Bo synchronizacja nie zawsze będzie możliwa. No i na sam koniec mamy warstwę modelu, czyli właśnie naszych danych. W tym wypadku jest to baza danych i serwis internetowy, czy jakaś taka, jakiś serwer gdzieś w chmurze. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Jeżeli nie, to nie bójcie się, to trzeba napisać parę razy taką architekturę i wtedy się dopiero to załapie, więc koniec gadania, przejdźmy do pisania. A więc zaczynamy pisać. Od czego zaczynamy? Od tego, aby wnieść pewne zależności naszej aplikacji. Przechodzimy sobie do build grade, moduł app i tutaj mam odseparowane dwie linijki. Jak widzicie, mamy zdefiniowaną zmienną, która zawiera aktualną wersję naszej implementacji i implementation ma taką oto postać. Zatrzymajcie film, przepiszcie ją, uwaga na literówki. I gdy to wszystko będzie gotowe. A, jeszcze tak na przyszłość. Oczywiście to, że aktualna wersja teraz wygląda 2.2.0 alfa 02, to nie oznacza, że jutro, pojutrze czy za rok będzie wciąż aktualna. Więc jeżeli byłby jakiś problem, to najczęściej wam się wszystko podkreśli i pokaże wam się informacja, że aktualna wersja to i ta na przykład będzie 3.4. Wtedy wystarczy tylko podmienić na aktualną wersję. Dobra, to mam za sobą. Teraz stworzymy sobie dwa fragmenty. Ja już je mam stworzone, skorzystałem z kreatora fragmentów. Przybliżę wszystko bliżej, żeby było widoczne. Jak to zrobić? Przechodzimy sobie do nazwy naszego pakietu. New Fragment Blank Fragment. Jak widzicie, tutaj mam do wyboru nazwę, czy stworzyć nam layout. Oczywiście dajemy tak, tutaj nazwę tego layoutu. Odznaczamy tutaj include fragment factory methods i include interface callbacks. Nas to nie interesuje, bo potrzebujemy zwykły, rozdmuchany fragment. Tworzymy dokładnie dwa takie same fragmenty. Jak widzicie,
dużo kodu nie ma. Fragment drugi jest analogiczny i oprócz tego stworzą wam się także dwa layouty dla fragmentów. Fragment pierwszy ma taką oto postać. Jest to najzwyczajniej w świecie frame layout oraz edit text. Będzie to miejsce, gdzie będziemy wpisywać tekst, który następnie będzie przesłany do naszej drugiej aktywności. Fragment 2 jest to po prostu text view, który będzie wyświetlał te dane, które wpiszemy w edit text w innym fragmencie. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. No i teraz możemy śmiało przejść do main activity. Dobra, jeszcze tylko powrót szybki do layoutów, bo nie omówiłem activity main layout. Jak widzicie, jest to też prościutki layout. Linear layout jest naszym rootem, jest vertical, czyli jest wertykalny i mam oprócz tego dwa frame layout, które mają ustawioną wagę na 1, po to, aby podzieliły nasz ekran na dwie równe części. Oprócz tego mają oczywiście ID. ID pierwszego to fragment container 1 i fragment i frame layoutu drugiego to fragment container 2, czy tam 2. No i to tyle, więc szału nie ma. Ale przejdźmy w końcu do kodu kotlinowego, bo już mam dość tego XML-a. Na sam początek ustawmy nasze fragmenty w odpowiednich miejscach, czyli tworzymy sobie fragmenty. A następnie rozdmuchujemy je. Dobra. To powinno rozdmuchać nasze fragmenty. Teraz, aby być zgodnym z poprzednim schematem, który przedstawiłem, należy stworzyć ViewModel. Tworzymy sobie nową klasę fragment ViewModel. I dziedziczymy po ViewModel. Są tak naprawdę dwa ViewModel, dwie klasy ViewModel, Android ViewModel i ViewModel, ale my dzisiaj wybieramy sobie zwykły ViewModel. Jeśli ktoś jest ciekawy, to w dokumentacji Androida jest wszystko napisane na temat Android ViewModel, czym się różni, bo jest między nimi drobna różnica, ale nie będziemy się nad tym dzisiaj rozwodzić, to pierwsza lekcja na temat w ogóle podejścia MVVM, więc za dużo informacji nie może być naraz. Odrywamy się od kodu i teraz zastanówmy się, do czego może posłużyć nam ViewModel. Już wcześniej mówiłem, do czego służy ViewModel, ale ma jeszcze on jedno bardzo korzystne zastosowanie dla nas. Po co w ogóle to używać? A więc tak, po lewej stronie mamy tutaj stan naszej aktywności. Created, rotated, finish i finished. No i teraz tak. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie odcinki Kotlin Android i wiecie, co się dzieje podczas obrotu urządzenia. W tym momencie nasza aktywność zostaje zniszczona. A wraz z nią wszystkie informacje w niej zawarte. Czyli można powiedzieć, tracimy stan. W jednym z odcinków, już nie będę nawet którym, pokazywałem bundle, czyli jakby sposób na zachowanie stanu naszej aktywności po przewróceniu urządzenia, ale nie jest to metoda dobra dla dużych ilości danych. Jeżeli mamy małą ilość danych, no to rzeczywiście możemy skorzystać z bundle, zapisać stan naszej aktywności, potem go odtworzyć. Ale dla większej ilości danych nie jest to polecany sposób. A teraz spójrzcie na prawą stronę i zobaczcie, że podczas gdy nasza activity zostaje obrócona, można powiedzieć, i wywołuje setkę tych swoich metod, to ViewModel jest stały. Nic się nie zmienia. Więc kluczem do tego, aby zrozumieć, po co jest ViewModel, jest spojrzenie właśnie na ten schemat. Że my niszczymy aktywność, ale ViewModel jest cały czas ten sam. To oznacza, że jeżeli byśmy tam zapisali dane, albo stamtąd pobierali dane, no to jesteśmy bezpieczni. Możemy coś obrócić, a ViewModel jest stały, więc informacje dalej są zapisane. Dopiero gdy aplikacja kończy tak definitywnie istnieć, mamy widzicie stan finished, wtedy używa się metody onCleared. A wcześniej ViewModel cały czas istnieje. To oznacza, że obracamy urządzeniem, aktywność się niszczy, od nowa się rodzi i na przykład w onResume czy onStart pobiera znowu dane z ViewModel, te same dane, które były wcześniej, i wyświetla. I problem rotacji mamy z głowy. Teraz w naszym ViewModel tworzymy sobie mutable live data typu string. I teraz
do tego jeszcze dwie metody, które pozwolą nam ustawić aktualny status live data i zwrócić go, czyli setString. I getString. I jeszcze tutaj ustawię private. I przejdźmy do wyjaśnień. Należałoby wyjaśnić, czym jest live data. Jest to obiekt, który może być obserwowany. Pewnie teraz sobie myślicie, wow, dużo mi to powiedziało. Ale przenieśmy się do naszej rzeczywistości i zastanówmy, czym jest obserwowanie czegoś. Wyobraźcie sobie teraz przed sobą piłkę i cały czas na nią patrzycie. Jeżeli ona się gdzieś poruszy, to od razu to zarejestrujecie i macie zawsze jej aktualne położenie. A teraz macie piłkę przed sobą, obracacie się do niej plecami, ona się gdzieś przemieszcza, wy się obracacie, jesteście zszokowani, wow, piłka jest gdzie indziej niż wcześniej. Gdy cały czas coś obserwujecie, to zawsze macie aktualną pozycję, aktualny stan. I to samo myślenie teraz zastosujmy do live data. Skoro jest to obiekt, który możemy obserwować, to znaczy, że wszystkie komponenty, które go obserwują, zawsze będą mieć aktualny jego stan. Jeżeli coś się zmieni, od razu dostają dzwonek, halo, halo, to zmieniło się, dobra, aktualizujemy interfejs. Dokładnie w ten sposób to działa. Komponenty, które obserwują, zawsze będą mieć aktualny status. View model gotowy, więc teraz przechodzimy do fragment 1, czyli do fragmentu odpowiedzialnego za ustawianie naszych danych. Tworzymy sobie fragment view model i w metodzie onActivityCurated ustawiamy sobie fragment view model. Activity run i korzystamy z view model providers. Teraz się przyjrzyjcie uważnie, ponieważ mamy klasy, które wyglądają prawie że tak samo, jest pomiędzy nimi różnica jednej literki. ViewModelProviders i ViewModelProvider. My korzystamy z ViewModelProviders. Teraz ustawiamy this i podajemy szablon naszej klasy, czyli FragmentViewModel, class Java. Dobra, mamy już ustawiony nasz FragmentViewModel i teraz co my chcemy zrobić? Chcemy, aby za każdym razem, gdy wpiszemy nową literkę, wszystko zostało przesłane do ViewModel, a z ViewModel do fragment 2. Czyli tak, skorzystamy sobie ze znanego już nam addTextChangeListener. Text, czyli ten interfejs TextWatcher. Mam nadzieję, że oglądaliście wcześniejsze odcinki kursu Kotlina i Androida, no bo korzystaliśmy już z tego, więc nie będę tego zbytnio tłumaczył. Szkoda się powtarzać. TextWatcher występował chyba, jak tak dobrze pomyślę, w 9, 8 albo 10, którymś z tych odcinków. Ale dobra. Czyli za każdym razem, gdy tekst się zmieni, korzystamy z fragment view model, metody setString i ustawiamy aktualny string w naszym ViewModelu. No i tu mamy już wszystko z głowy. Czyli ustawianie aktualnego stringa odbyła się we fragment 1, a teraz przechodzimy sobie do fragment 2. No i teraz wystarczy jeszcze ustawić pobieranie. Fragment ViewModel i znowu onActivityCurated. I teraz tak. Tutaj będziemy pobierać dane. Skoro tam korzystaliśmy z setString, no to tutaj będziemy korzystać z getString. Na sam początek jeszcze trzeba ustawić viewmodel activity, który nie jest nulem, run i korzystamy znowu z viewmodelProviders of this i getFragment class. Mamy viewmodel, to teraz musimy się do niego dobrać, pobrać getString i mówiłem, że live data może być obserwowane, a więc ustawmy teraz, aby było obserwowane. Jako owner ustawimy sobie this i potem skorzystamy z observer object
Najpierw zapiszemy to w takiej tradycyjnej metodzie, a potem wykorzystam lambdę, która jest no łatwiejsza w zapisie, ale tutaj będziemy mieć pokazany ten mechanizm. Jak widzicie, mam tutaj metodę onChange, czyli za każdym razem, gdy obserwując live data coś się zmieni, ta metoda się wywołuje. Tak? No i my w tym momencie chcemy, aby nasz TextView setText i ustawiam sobie jako T. Teraz przekształćmy to może w takie bardziej cywilizowane zapiski. To jeszcze w lambdę. O, proszę bardzo. I to wszystko robi dokładnie to samo, co wcześniej. Jeżeli nie wiecie, czym jest lambda, to w 21 odcinku Kotlin and... Znaczy nie, w 21 odcinku kursu Kotlina mówię właśnie o lambdach. Czym jest lambda, jak działa, jak ją skonstruować. Więc jeśli nie wiecie, to serdecznie was tam zapraszam. A my teraz sprawdźmy, czy wszystko działa. I teraz czas na wielkie testy. Tara! Wszystko działa. To, co wpiszemy we fragmencie pierwszym, jest z automatu przekazywane do drugiego fragmentu i wyświetlane. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. I udostępniajcie ten film znajomym, aby przeżyć wartościowe informacje w internecie. Do zobaczenia. Cześć!